Witaj na moim kanale, Janusz Janieczyk, fizjoterapeuta z pasją. W dzisiejszym odcinku to kilka luźnych uwag na temat ćwiczeń. Prosicie mnie o to, żebym pokazał wam ćwiczenie, jakie ćwiczę, co robię, gdzie i jak. Więc tajemnica moich ćwiczeń nie jest w tym, jakie ćwiczenia wykonuję, tylko w tym, że robię to systematycznie. Jako przykład jest taki bieg parkrun w Toruniu, 5 km. Podjąłem decyzję, że będę biegał może nie systematycznie co tydzień, ale tak jak czas zezwoli. Dzisiaj jestem po krótkiej przerwie, gdzieś około 20 taki parkrun, czyli 20 razy 5 km. Oczywiście to nie od razu, tylko tydzień w tydzień, czy tam z przerwą co pewien czas. I zauważyłem u siebie podczas biegu, że jeśli chodzi o siłę mięśni, wytrzymałość, to jest ona do wypracowania, czyli mam jeszcze zapas. Natomiast jeżeli chodzi o układ wydolnościowy, czy sercowo-naczyniowy, to tutaj osiągnąłem w zasadzie maksimum tego, co mogę osiągnąć przy tych czasach, jakie mam, a czasy są stosunkowo słabe. W związku z powyższym muszę się skupić ja indywidualnie na poprawie wydolności układu sercowo-naczyniowego, żebym zawału serca nie dostał w trakcie biegu. No i może dla przypomnienia, w 2009 roku, ile dobrze pamiętam, miałem próbę wysiłkową kardiologa. Próba wysiłkowa polegała na tym, że w tempie 4 km na godzinę szedłem po bieżni podłączony czujnikami do monitora i badano puls i ciśnienie. Po przejściu około 250 metrów mój organizm osiągnął tętno 171 uderzeń na minutę, czyli tętno maksymalne dla tamtego wieku. Próba została przerwana ze względu na moje bezpieczeństwo. To było 250 metrów, czyli 1/4 kilometra. Ja w tej chwili po 13 latach biegam 5 km, czyli 5 razy 4, to jest 20 takich odcinków. Oczywiście robię przerwę, robię taki bieg interwałowy, czyli biegnę, maszeruję i to jest fajne. Natomiast to, co dzisiaj zauważyłem to, że mnie dzisiaj nic nie bolało. Tak? Dzisiaj pobiegam raczej lajtowo, nie w sensie robienia jakichś tam rekordów życiowych, tylko bardziej lajtowo. Czułem się doskonale, wyśmienicie się czułem. I bez żadnych czujników, bez niczego skupiłem się na pracy układu sercowo-naczyniowego, czyli wsłuchiwałem się w oddech, wyłączyłem się z otoczenia, mimo że w lasku biegłem, wyłączyłem się z otoczenia, wsłuchiwałem się w oddech, wdech, wydech, wdech, wydech. Nawet nie liczyłem kroków, ile przypadało na wdech, tak mniej więcej 4-5 różnie to było, ale wdech, wydech, wdech, wydech. Dobiegłem do mety, co ciekawe, zauważyłem, że szybciej biegam niż idę, tak? Kiedyś było tak, że szybciej szedłem niż biegłem, a w tej chwili szybciej biegam niż idę, co jest dla mnie niesamowitą frajdą dzisiejszą. I to jest tajemnica moich ćwiczeń. Cokolwiek nie robię, robię to systematycznie. Zaczynam od jakiegoś takiego poziomu, na który organizm zezwala, cokolwiek to jest. Jak miałem problem z ręką, no to mogłem taki ruch mogłem wykonać, bo takiego nie mogłem wykonać. To zaczynałem stąd, w tej chwili się podciągam tak na drążku, to jest systematyczna praca. Natomiast błąd wielu osób polega na tym, że nie chcą pracować systematycznie, tylko tak stryk i już jest gość mistrza świata, tak się nie da. To jest właśnie piękne w naszym organizmie, że nie da się oszukać. I na tym po prostu kończę. Pamiętajcie, systematyczność, powtarzalność i tak jak organizm zezwala, to organizm wasz decyduje, jak daleko i jak szybko będziecie się posuwali do przodu. Powodzenia życzę.